No teraz myśmy zużyli tutaj szczęki, cylinderek, sprężyny, no i ten szczotkotrzymacz. Przepraszam, szczotkotrzymacz, gdzie już kurza myli z rozrusznikiem lub z prądnicą, czy nawet z alternatorem. No szczękotrzymacz, kurczę mać. Pięćdziesiątki mają goły ten szczękotrzymacz. Tam nie ma łożyska, nie ma uszczelniaczy. A tu jest tak, łożysko 6209. Z tamtej strony jest 45 razy 62 razy 10 uszczelniacz. Z tej strony na zewnątrz jest 52 razy 72 razy 10. No, on jest tutaj luźny, bo akurat w środek wchodzi ten zatoczenie tego bębna. Co ja tam wcześniej na filmie też pokazywałem, bo 40 ma inaczej zatoczenie od wewnątrz tej mufy, w sumie tej rury, można powiedzieć, tej wewnętrznej. A tutaj jest zatoczone z zewnątrz i także wciska się tutaj w ten uszczelniacz. 52 razy 72 razy 10. No i co? Bolce są wsunięte, tu jest taka blaszka przed wysuwaniem, bo to jest jedyne takie zabezpieczenie. Śruba szóstka i później jak się dokręci je, to się tu zagina, żeby zabezpieczyć przed odkręceniem. No. Najpierw trzeba przykręcić ten cylinderek do tego szczękotrzymacza. I później ten szczękotrzymacz trzeba przykręcić tutaj do pochwy. Już z uszczelniaczem, z łożyskiem Tak, mówię, z że jest. łożyskiem, już szczelniaczem. No. Jeżeli jest to 40, bo jak 50, to tam nie ma uszczelniaczy, nie ma łożyska, jest sam ten szczękotrzymacz. No. A tutaj niestety jest łożysko, są dwa uszczelniacze dodatkowo. Tu jest właśnie szczękotrzymacz, jak widzimy. No. Co? Tutaj przychodzi łożysko 6209. Później przychodzi ta pokrywka tutaj, ale w tą pokrywkę trzeba właśnie wbić uszczelniacz ten. 45 razy 62 razy 10. Tutaj. Później się zamontuje. No i uszczelka tam jeszcze, nie? Przychodzi. Ta uszczelka. I tu przychodzi później 52 razy 72 razy 10 uszczelniacz, który tu bęben wchodzi w ten właśnie uszczelniacz, takie zatoczenie. No i tutaj jeszcze a propos tych uszczelniaczy, to ten uszczelniacz 52 razy 72 razy 10 musimy osadzić w ten sposób, żeby był sprężynką tutaj do środka, w stronę łożyska. No, można sobie go od drugiej strony wbijać, czyli o, on w ten sposób ma być. Sprężynką na dół teraz, tak patrząc. A ten drugi, później, który przychodzi tutaj w tej pokrywce, musi być, o, jak mamy pokrywkę odwróconą, to sprężynką do góry. O, musi być tak osadzony, że wtedy jakby ten przód tego uszczelniacza, czyli tam, gdzie jest podany jego rozmiar, jest tutaj w tym momencie do góry. Jak mamy tu łożysko w środku osadzone, to łożysko, mimo że tu akurat mamy kryte, to wydłubujemy te osłonki, tam nakładamy jeszcze więcej smaru i później dajemy uszczelkę. Akurat zdziwiłem się, ale takie uszczelki można kupić. Firma Tedelpol robi te uszczelki i były w ofercie Agrobisu akurat. I później przykręcamy śrubkami, ósemkami tą pokrywkę. Oczywiście teraz wiadomo, te uszczelniacze nie są wbite. Później należy tam jeszcze sobie nałożyć dookoła tego smaru, żeby ten uszczelniacz też jakby miał smarowanie tych warg, szczególnie podczas, ostrożnie trzeba podczas nakładania na półoś, bo w tej końcowej fazie, jak już jest, dojdzie ten szczękotrzymacz tam na półoś, to zaczyna być już jakby coraz ciaśniejsza się robi ta półoś na łożysku i trzeba delikatnie wbijać już ten szczękotrzymacz na tą półoś. I w końcowej fazie tymi sześcioma śrubami dokręcamy do odlewu pochwy.
szczęko trzymać, przykręcamy do pochwy. Tutaj sześcioma śrubami M10. No. I tam żadnej uszczelki nie trzeba, bo to jest tylko przykręcone do pochwy, tam nie ma znaczenia, żeby się... Tam tylko uszczelka jest do tego uszczelniacza, taka pokrywka jest w tym szczękotrzymaczu, pokrywka uszczelniacza 45 razy 62 razy 10. No to zakładamy sprężyny do szczęk i zakładamy tutaj w ten szczękotrzymacz. Później rozszerzamy i szczypcami wkładamy te bolczyki tutaj w środek. No, w środek i tu śrubokrętem. Znaczy najpierw jeszcze swożnie wsuwamy. Można i swożnie, można różnie. No, różne są sposoby. No, my akurat najpierw wsuwaliśmy szczęki na szczękotrzymacz, potem wsuwaliśmy swożnie i dopiero później podważaliśmy, żeby te swożnie od cylinderka włożyć. No i na koniec zabezpieczyć te swożnie trzeba tylko. Delikatnie można je tam trochę przesmarować, żeby się tam nic nie zacierało. No, czy swobodnie przechodzą tutaj w tej obudowie. Ja tam jeszcze grafitem trochę te swożnie, bo u nas to będzie rzadko. Praktycznie nieraz ten ciągnik będzie stał prawie pół roku. No, nieraz. Chociaż tam Paweł to zawsze, jak już będzie zrobiony, podejrzewam, to tam mu też za bardzo nie da odpocząć. No. Bo on teraz będzie miał cholerną szybkość, to nie wiem, czy go tam nie będzie policja ścigać, czy mu czasami prawo jazdy za przekroczenie szybkości. No, bo od 1 lipca mają zmiana być przepisów teraz. 50 km na przykład będzie w zabudowanym. Jak na przykład ktoś przekroczy, czyli o 50 nawet poza miejscem, znaczy zabudowanym. Tak samo będzie prawo jazdy zabierane już tu straszą. No. No, tu widzimy ten szczękotrzymacz od 40, a tutaj od 60. Widzicie, że ta pokrywka już tu nie przychodzi. Ani łożysko nawet tu nie przychodzi, ani żadne uszczelniacze. Nie? Tak się różni. No. No i ten po prawej stronie tu od 60, co widać, to jest szczękotrzymacz, który trzeba montować razem z bębnem tego typu. Hamulcowym. On tutaj z tyłu nie ma tego przetoczenia. I to w przypadku, jak jest zwolnica starego, nowego typu, czyli ta, która ma na półosi 11 zębów, to wtedy taki komplet trzeba zamontować. No, tu akurat, żeby w uszczelniacz weszło 52, tu musi być zatoczone. Nie wewnątrz, tylko z zewnątrz. Bo to w środek uszczelniacza musi być. No, a ja już mam drugi telefon też, bo tu bez przerwy dzwonią tu z całej Polski do mnie, no. I tam pytają się różne porady, no. No, i tu jak widzicie, jak bęben już mamy założony, to zakładamy tą gumową podkładkę profilowaną, tą wkładkę. Ją musimy przesunąć i wcisnąć tak, żeby aż tam ładnie weszła w środek tego kołnierza, tam wewnątrz. Potem taka podkładka też profilowana stalowa i na koniec zegar Z45 tutaj musi w ten rowek wejść. Tu jeszcze przy okazji porównanie bębnów hamulcowych starego i nowego typu. Po lewej stronie mamy stary typ, taki jak my tutaj mamy w 40. Różni się przede wszystkim tym przetoczeniem. Tutaj jest stoczone, ponieważ tu pracuje uszczelniacz 52 razy 72 razy 10. Natomiast tutaj jest uszczelnione takim za pomocą o-ringa i podkładki zabezpieczenia i wchodzi to w środek tego bębna. Dlatego ten jest jakby tutaj wytoczony, ma w środku wybrane. Natomiast ten, który pod uszczelniacz, jest zebrany z wierzchu. I ten uszczelniacz mieści się w uchwycie szczęk hamulcowych. I dlatego tutaj musi być stary typ i nowy typ tożsamy. No, to znaczy, jeśli wszystko stary typ, to wszystko, jak nowy typ, to wszystko nowy typ. Jaka jest jeszcze różnica? Zwróćcie uwagę, że głębokość wielowpustu. W tych nowszych bębnach nowego typu jest płytszy wielowpust, w starszych jest głębszy, zatem jest też problem, że nowego typu półosie od zwolnic są
mają na krótszym odcinku ten wielowpust zrobiony, dlatego bęben od 40 Wam się nie dosunie do końca. Po drugiej stronie bębna jest praktycznie kosmetyczna różnica i te różnice wynikają chociażby z tego, gdzie bębny były odlewane i z rocznika. Tutaj mamy bęben ZMU U2, więc pewnie Ursus 2 zakład, tak to przynajmniej to wygląda. Natomiast tutaj jest odlew poznańska fabryka maszyn żniwnych w Poznaniu, Poznań Starołęka. Natomiast zdarzają się też bębny tego typu, takiego kształtu, tu jest akurat również produkcji Ursusa, odlewnia Ursus. Jeśli mamy już wkładkę, tą profilowaną gumową wsuniętą, włożoną podkładkę, tą profilowaną i zabezpieczone zegerem, to tak to wygląda właśnie. Musimy uważać właśnie, żeby ten zegar nam się tutaj dobrze w tym rowku, żeby to wszystko dobrze wskoczyło i ważne, żeby sobie tą powierzchnię przed montażem, szczególnie jak macie bębny, tak jak my w tym przypadku, że to są kupione, to warto sobie zmierzyć suwmiarką, czy czasem nie były już przetaczane kiedyś, z tego względu, że no byłaby niespodzianka, gdybyście założyli uszczelniacz, który ma tutaj tą średnicę, pod średnicę 52 mm, a tutaj byłoby coś stoczone, aczkolwiek tutaj za dużo materiału nie ma do stoczenia, więc tam się z reguły kosmetycznie to toczy. No, jeśli chodzi o hamulce taśmowe, czyli hamulec ręczny, to należy zacząć od przykręcenia tych wieszaków tutaj z tyłu w obudowie tylnego mostu. Można oczywiście ten jeden otwór zostawić, tą jedną śrubę zostawić luźną, ponieważ ona potem przykręca się tutaj płaskownik do mocowania błotnika, ale też lepiej czasem sobie ją przyłapać, jeśli się, żeby na to zwrócić, albo przynajmniej zwrócić na to uwagę, żeby przy przykręcaniu tu wkręcić na chwilę śrubę, z tego względu, żeby nie po prostu nie pominąć tego, że Wam gdzieś krzywo się to przykręci, później będzie problem z dokręceniem, wkręceniem śruby, także lepiej sobie to przyłapać, a zaraz Wam pokażę, jak w środku schematycznie należy te taśmy zapiąć. Tutaj jest tak schematycznie pokazane, jak ma wyglądać taśma w środku zmontowana. Tutaj mamy ten element, ten sworzeń z takim wycięciem. To jest ten tutaj w tym miejscu i on ma być tym takim okrągłym zatoczeniem do góry, bo tutaj wchodzi ta tulejka ze sprężynką. O, w ten sposób. A sprężynka z kolei jest zahaczona za nit, który jest wsunięty u góry w tylnym moście i on też dociska z jednej strony tą blaszkę, tą pokrywkę. No i tu mamy nakrętkę regulacyjną, jedną wkręconą, bo później jeszcze kontra będzie. Teraz tylko tak przyłapałem, żeby Wam to schematycznie pokazać. No i tutaj widać, jak to jest złożone. Dolna część, znaczy dolna. No w sumie w ciągniku patrząc, dolna część taśmy to są te węższe uszy, które muszą być przełożone w ten sposób. Tak Wam będzie to może lepiej widoczne. O, w ten sposób. Tymi sworzniami. Tu przychodzą dwa takie same sworznie z takimi zatoczeniami. I jak widzicie, z jednej strony jest ta węższymi uszami taśma przełożona przez ten uchwyt i przez taśmę i zaczepiona tutaj, a na dole przychodzą te widełki. Druga część tego uchwytu, tego serca, jak to niektórzy mówią, i zahaczona z kolei z tej strony od dołu. I w ten sposób to musi być zmontowane. Oczywiście tak jak teraz zmontujecie sobie to na stole, to nie zamontujecie tego do ciągnika, bo nie da rady tego wieszaka przykręcić w ten sposób, więc ja Wam to tylko pokazuję schematycznie. Jeszcze tam umieszczę też szkic, żebyście mogli sobie na szkicu też zobaczyć. A oczywiście musicie to rozebrać i w elementach, powiedzmy, znaczy wypiąć to z tego wieszaka i włożyć to po prostu luzem. Może to być częściowo zmontowane, ale no z tego wieszaka musicie to zdjąć, żeby zamontować w tylnym moście. Ten nit, o którym mówiłem, do którego się zaczepia tą sprężynkę, to tutaj jest z tyłu wsunięty, bo z przodu mamy śrubę przykręcającą pokrywkę, a z tyłu jest tutaj ten nit. I on musi być przewiercony właśnie do zahaczenia tej sprężynki.